Halo, halo, witam bardzo serdecznie na Nocnych Majstrach z gry Green Hell, Zielone Piekło. Polski deweloper Creepy Jar postanowił przeprowadzić nam na świat taki oto survival, który niedawno wyszedł z Early Accessu i dzisiaj zajmiemy się ogrywaniem tego dzieła. W pierwszej kolejności zrobię co? Ściszę muzykę. No nie można tak atakować od razu, tak głośną muzyką. Potwierdź. Yes! Gra jest, wyszła z wczesnego dostępu, ona była we wczesnym dostępie rok, ale 5 września bodajże opuściła ten fantastyczny wczesny dostęp i jest teraz do kupienia w wersji pełnej. Ostatnio był nawet update, wczoraj dokładnie był update, który coś tam poprawiał, ponaprawiał. A my dzisiaj, jaki jest plan? Jaki jest w ogóle plan grania w tą grę na dzisiejszych Nocnych Majstrach? Otóż tak. Na początku zajmiemy się fabułą, przejdziemy sobie prolog i taki tutorial, a potem przejdę sobie do trybu przetrwania i będę próbować przetrwać jak najdłużej. Fabuła, tak naprawdę, jak wam się spodoba, to może ją ogramy, może nie, nie wiem, zobaczę jak z czasem. A z kolei przetrwanie to wiadomo, po prostu musimy przetrwać jak najdłużej, możemy sobie dobrać różne poziomy trudności, modyfikować ten już z góry narzucony, możemy dowolnie modyfikować pod siebie, czyli stworzyć taki customowy i tak dalej, i tak dalej. Jako, że ja nie jestem specjalistą w survivalach, popełniam multum błędów i gdybym ja wylądował w dżungli, to pewnie bym w ogóle nie zszedł z plaży, no to możemy się spodziewać naprawdę ciekawej lekcji. Ale zacznijmy od fabuły, wyboru poziomu trudności. Mamy tak, spacer w parku, tu wszystko jest ładnie po polsku opisane, fajnie, że akurat ta gra jest po polsku tak chyba dobrze spolszczona, bo znam takie polskie tytuły, które nie są zbyt dobrze po polsku, polskich deweloperów, które nie są zbyt dobrze po polsku przedstawione. Mamy 4 poziomy trudności, spacer w parku, czyli praktycznie nic nas nie atakuje. Witaj w dżungli, czyli coś nas może zaatakować. Król dżungli, czyli coś nas może zaatakować bardziej. Zielone piekło, czyli w zasadzie wszystko chce nas zeżreć. Oczywiście są jeszcze tryby dodatkowe, jak niestandardowy, gdzie możemy dostosować sobie jeden z tych powyższych. I turysta, w którym to, jak widzicie, zdrowie psychiczne, nie trzeba się martwić. Wrogie plemiona, nie trzeba się martwić. Drapieżniki, substancje odżywcze, nie trzeba się martwić. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jak tutaj zagra, bo ja na tym save'ie i tak nie będę kontynuować, a chcę wam pokazać cały tutorial i wprowadzenie. Więc damy sobie poziom trudności Witaj w dżungli, czyli na taki pośredni, i weźmiemy sobie... Ten skasuję, tak. Zastępuję istniejący zapis i przechodzimy do rozgrywki. Witam wszystkich bardzo serdecznie, także tych, którzy w końcu się kurcze pieczone załapali na live'a. Pierwsze wrażenie, jakie spotkało mnie, kiedy odpaliłem Green Hell, pomyślałem sobie, kurde, ta gra wygląda jak Far Cry. W sensie, no nie, trochę lepiej wygląda, ale takie skojarzenie miałem pierwsze, bo wiecie, w pierwszym Far Cry'u lądowałeś gdzieś na rajskiej wyspie w dżungli, gdzie... Można było tam się, tam były otwarte dosyć mapy, można było pohasać z maczetą, pociachać jakieś tam dzikie świnie, czy co to tam było w tych dżunglach, odnaleźć jakieś wraki samolotów. Tak przynajmniej na początku wyglądał pierwszy Far Cry. Ja pamiętam, że chodziłem sobie po dżungli i jak była świnia, to ją ciachałem. I jeszcze był taki rekin, świeżo upolowany rekin, wiszący, suszący się gdzieś tam, czy tam grillujący się. Ja podchodziłem i go tam zrzucałem z tej całej suszarki. I właśnie tak to wyglądało. I tu wygląda podobnie, to jest bardzo ładnie wyglądająca gra. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze działać na streamie, bo kompa nowego jeszcze nie mam, tu pragnę zaznaczyć. Jeszcze, no niestety, opóźniło się i muszę czekać do następnego tygodnia, ale myślę, że będzie git. Dzień pierwszy. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Tak, możemy rozmawiać. You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. What exactly? The gear should already be at the camp. You
you will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Dobrze. Czyli na początku odpalamy tryb fabularny, to jest taki bardzo rozbudowany tutorial. Jeszcze nie wspomniałem, że ludzie z tego creepy jaru wywodzą się z Techlandu w głównej mierze, a myślę, że to polskie studio dosyć dobrze kojarzycie. Czyli co, wizualnie ta gra miażdży, jest bardzo ładna, z optymalizacją bywa różnie, momentami potrafi trochę, że tak powiem, zamulić albo przyciąć, no ale generalnie jest to chyba jedna z najładniejszych dżungli, jakie widziałem w grach Ewa. Crysisa już tak nie pamiętam dobrze, ale wydaje mi się, że to jest innego pokroju gra, na trochę mniejszym terenie, więc wydaje mi się, że mogli sobie pozwolić na więcej szczegółów. Ale klimacik jest niczego sobie. Pierwszym naszym celem będzie znalezienie obozu, no i dlatego w kierunku tego obozu się będziemy przemieszczać. Have you tied down the bow? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Jaszczury. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocky village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Okej, okay, są banany, są kije, ale ja tego nie podnoszę, bo to i tak mi się nie przyda w prologu. Oczywiście każdy, kto sobie odpali po raz pierwszy grę, to może sobie poeksplorować i posprawdzać, co tu może znaleźć w tej dżungli. Ale wiecie co, spotkałem się z komentarzami, że to jest takie The Forest 2.0. Pamiętacie grę The Forest? Ja ją kiedyś bardzo skrupulatnie ogrywałem, też w koopie. Tutaj też koop ma się znaleźć, ale dopiero teraz ludzie z Creepy Jaru zaczęli się nim zajmować. Okay, I found the tent. Is everything all right? The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Będziemy tak przeskakiwać między dniami, bo musimy się uczyć. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Dobrze, nasze pierwsze zadanie, ja w końcu mogę trochę poopowiadać o samej grze. Otóż tryb kooperacji jest w drodze, ponieważ ludzie ze studia udostępnili taką roadmapę, w której pokazali, czym się będą zajmować w pierwszej kolejności. Teraz, jako już, że gra wyszła z wczesnego dostępu, mogą zająć się koopem. Pamiętacie The Forest, tam też grało się w koopie. Różnica między tą grą a The Forest jest taka, że tu jest chyba jednak trochę bardziej... Przede wszystkim jest ładniejsza ta gra, ale po drugie jest trochę bardziej rozbudowana pod kątem tego, na co nasza postać może zachorować, co jej się może stać i co ją może dziabnąć, ugryźć, co jej może zaszkodzić i tak dalej, i tak dalej. Tego nie będę czytać, bo to tam jest tam pierdzielenie fabularne, nie zajmujemy się tym. Czyli naszym pierwszym zadaniem będzie zrobienie ogniska i teraz zaczyna się zabawa, bo... To jest koło wyboru, to możemy robić różne dziwne rzeczy, na przykład zajrzeć do mapy, której nie mamy, zrobić inspekcję ciała, słuchajcie. Możemy sprawdzić, czy przypadkiem jakieś gówno nam się nie przyssało do ręki, albo czy przypadkiem coś nas nie dziabło i nie musimy założyć jakiegoś okładu czy coś w tym stylu. Każdą kończynę z osobna trzeba przebadać i sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. Tak się składa, że akurat tutaj w namiocie nic mnie nie ugryzło.
Ale trzeba o tym pamiętać. Jest też opcja schowania zbroi, ale no, najwyraźniej też można zbroję zakładać, tak jak było w The Forest, zbroja z jaszczurki. To jest to. Dalej mamy notatnik, mamy plecak oczywiście, możemy spać, ale nie w tym momencie. W notatniku możemy, klikając na, to jest jakby taki, takie strony ze schematami, klikając, proszę ja was, wybieramy miejsce na ognisko. Czyli to wygląda dosyć podobnie jak w każdej innej grze survivalowej. Gdzie by to ognisko zrobić? Gdzieś przy miejscu do siedzenia, więc możemy sobie wybrać na przykład to. I w tym momencie mamy schemat, który po prostu już nie zniknie, chyba że sami go tutaj zburzymy przy pomocy klawisza Q. A ja muszę teraz zebrać kije, zebrać zwykłe kije i małe kije. Do tego może mi się przydać maczeta. No, oczywiście ona się przyda do tego, żeby coś pozrywać. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. Okej, okay. Możemy blokować, możemy ciachać, chlas i możemy oczywiście ścinać, bo to jest maczeta. Także myślę, że ludzie z Krakowa bez problemu się odnajdą w tej grze na sam dobry początek. Potrzebujemy kijków i kijki oczywiście leżą gdzieś na ziemi, ale jeżeli nie leżą, to możemy coś pościnać, żeby leżały. Także wydaje mi się, że to, ten tutaj cienki drzewo, coś tam, tak cienkie drzewo, możemy ściąć, żeby zrobić z niego kije. Okej. Okay. No to mamy długie kije, zwykłe kije. Mamy dwa, zbieramy kolejne małe kije. Długi kij, ja pozwolę go sobie przemieścić w inne miejsce. Wypadł tutaj. Tego też weź, wyrzuć go tu, kucnij sobie i potniemy go na mniejsze. Super. Elegancko. Chyba będzie już wystarczająca ilość kijków. Teraz przydadzą się duże kijki. Także tu mamy dwa, musimy ściąć coś jeszcze w takim układzie. Na przykład to. To nie oglądaj Insane, bo ona nie jest dostępna na Epic Games Store, tylko na Steamie. Nie można jej kupić na EGS-ie. Mam nadzieję, że trolujesz. Mam nadzieję, że ty nie jesteś jakimś fanem EGS-u, bo ja nie jestem. Nie cierpię tego sklepu, nie cierpię tego launchera, nie cierpię wszystkiego, co jest z nim związane. Ciach. A, brakuje jeszcze dwóch kików. Mamy tu jeden i tu drugi, będzie ognisko. Well, looks like everything's ready. Koper, zobacz sobie na społeczności, taki pro tip. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Nie mamy zapalniczki. To jest kolejny pretekst do tego, żeby czegoś nowego nas nauczyć, naszego bohatera. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Do twojego notatnika dodano nowe rzeczy do stworzenia. Naciśnij N, aby otworzyć notatnik. Następnie wybierz zakładkę wytwarzania. Świder do rozpalania. Ki lub deska plus mały ki. I w ten sposób stworzymy świder. No i dlatego potrzebujemy małego kija i dużego kija. A takowego dużego kija na razie tu nie widzę. Więc chyba trzeba będzie ściąć coś jeszcze. Najwyraźniej. Ale drzew tu pod dostatkiem, także nie będę płakać. Bang! A nawet kłody z tego powypadały. Dobrze. I mamy kij. Teraz, wobec tego, wchodzimy w wytwarzanie.
bierzemy ten kij oraz mały kij. Nasze wygląda bardzo podobnie do The Forest. No trzeba jasno sobie to powiedzieć od razu. I stworzymy sobie świder do podpalania, ale potrzebujemy jeszcze czegoś suchego, rozpałki tak zwanej. I tu mamy mnogość wyboru, bo to mogą być na przykład jakieś suche liście, może być gniazdo. Tak się składa. Jeszcze przy okazji sprawdzimy, czy jest... Tak, jest oskryptowany tutorial. Bo tutaj za każdym razem znajdziecie gniazdo, ptasie gniazdo. Tego biorę. Nie będzie składania jajec. I teraz, jak już wejdziemy sobie w plecak i użyjemy tego czegoś, użyj, to pojawi nam się opcja tutaj w takim kółeczku na dole, u dołu ekranu, że możemy przeciągnąć ptasie gniazdo i rozpalić ogień. I możemy podpalić. Voila, ognisko gotowe. Także crafting jest dosyć rozbudowany i na początku może być przytłaczający. Zresztą ja pewnie też będę musiał się jeszcze dużo rzeczy nauczyć, bo tylko 2 godziny spędziłem w tej grze. Ale jak już się ogarnie, to może dacie radę przetrwać dzień lub więcej. Jak pierwsze wrażenie z Blair Witcha? Fanki Franki, ja już całego Blair Witcha przeszedłem. Jaguars, venomous spiders, snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have Music Mix Nation, tak właśnie dużo ludzi pisze, że to jest The Forest 2.0. Bo też są plemiona, które mogą cię zaatakować. Dużo zagrożeń w dżungli. You're right. I'm optimistic. Tak nie za bardzo słuchałem, ale intuicyjnie odpowiedziałem. It'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time you were only making general observations. This time we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Dzień trzeci. Czyli w dniu drugim nauczyliśmy się, jak rozpalać ognisko i jak wykorzystywać schematy. Ale w dniu trzecim trochę nam się pogoda spierdzieliła. Nie wiem, co tutaj robią te kłody. Ktoś tu nas znosił. Pewnie mija. Przeszukaj namiot. Co my tutaj ciekawego znajdziemy? No, na tablicy możemy poczytać jakieś notki. Wiatraczek działa. Lubię, jak szumi. Czytaj. Jestem w wiosce. Wołaj mnie przez radę, gdy już się obudzisz. Mam dla ciebie mały prezent. Całuję Mija. Tu jest coś, nie znamy przeszłości naszego bohatera, ale coś tu nabruździliśmy w tej dżungli, że nas plemię nie lubi, lubi tylko naszą żonę. I żona musi iść sama, żeby przekonać plemię do czegoś tam. Nie wiemy absolutnie nic, o co chodzi, jaka jest przeszłość. To musimy poznać w trakcie rozgrywki. O, wyciągnąłem pięści. Dobra. Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I did. Hello, Daniel. Dostaliśmy prezent. To jest, słuchajcie, zegarek z kompasem. I z taką funkcją, która monitoruje nasz stan psychiczny, zdrowia i tak dalej. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Przytrzymaj F, aby spojrzeć na smartwatcha.
i sprawdzić stan swoich podstawowych potrzeb. Voila! Czegoś nam brakuje. Zaraz się doedukuję z notatnika czego, bo widzicie, że zegarek jest podzielony na 4 segmenty. Nawodnienie? No właśnie. Ale już patrzymy. Makroelementy. Tłuszcze, węglowodany, mięso, no i oczywiście nawodnienie. Czyli teraz wiemy wszystko. Mięso, tłuszcze i węglowodany są na żółto. Także widzicie, to jest jednak trochę bardziej rozbudowane niż w The Forest. I trzeba to kontrolować zegarkiem. No, oprócz tego zegarek ma inne funkcje w postaci kompasu i godziny. No ale zostawiamy to. Musimy coś zjeść. Wobec tego podpierdzielimy wszystkie batony proteinowe. I w sumie tu by się mogły teraz przydać te banany. Ale chrzanić banany. Czytaj. Pnącza duszy. Wyjdź. I teraz chyba gra wymaga od nas, żebyśmy coś zjedli. Zjedz. Voila. Białko, a nie mięso. Jesteśmy najedzeni? W całości, elegancko. Możemy porozmawiać. Well rested and well fed. Zdać raport. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them. Na pewno gra bierze pod uwagę to, że jakbyśmy teraz chcieli rozpalać ognisko, to może być problem. That seems to be the right course of action. A jakbyśmy nie znaleźli żadnego suchego gniazda, to z liści byśmy na pewno też nic nie podpalili, bo liście nie byłyby suche. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Sprawdź tablicę korkową, dobra. Tobako. Liście tytoniu świetnie nadają się do leczenia jadowitych ukąszeń, ale co jeszcze potrafią leczyć? Rosną na północy obozu, wystarczy wspiąć się na skałę, a znajdzie się ich mnóstwo. To dobre miejsce, by zacząć. Cool. Idź na północ i znajdź tytoń. Czyli tam. Muszę iść tam. Czy ja mam na wyposażeniu tą maczetę? Mam. Nie będę brać nówki, bo jak widzicie, mamy tutaj zapas, w razie czego dwóch kolejnych maczet. Ruszamy w dżunglę, ale tak naprawdę niedaleko, nie będziemy się oddalać za bardzo od obozu. Możemy popodziwiać trochę grafikę, woda czysta, można pić. Nie wiem jeszcze jak działają te manierki, ale udało mi się stworzyć wcześniej taką manierkę z wykorzystaniem kokosa. Ale nie wiedziałem jak ją napełnić, nawet nie wiem jak się w sumie ją napełnia. Tu mówię, ja będę jeszcze dużo rzeczy odkrywać dzisiaj, bo za mało czasu spędziłem z tą grą. Wiem tylko jak wygląda tutorial. I wiem tylko, że ta gra wcale nie jest taka łatwa, jakby się mogło wydawać, nawet na tym średnim poziomie trudności. Witam imiennika i Stiga. Jeps. Fuck me. Mia. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. No i teraz gra nas uczy tego, co ja już wam pokazywałem trochę wcześniej, czyli no spadliśmy i trzeba się zbadać, czy wszystko z nami jest ok. Inspekcja. Ta ręka jest w porządku. Ta ręka nie jest w porządku. It's all right.
Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Yeah. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings, and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Copy that. Roger that. Over and out. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Maczetą można rzucać. W sumie nie tylko maczetą. Generalnie przedmiotami można rzucać. W razie czego. To może się przydać. No a teraz musimy stworzyć bandaż z liści Molinerii. I tak się składa, że mniej więcej chyba wiem, gdzie rośnie. Mówiła, że żółte kwiatki. No i że właśnie coś takiego. Tych bandaży im więcej, tym lepiej. Także narobimy sobie na zapas. Mogą być trzy. Okej, okay, to byśmy mieli z głowy. Teraz przejdziemy do zakładki wytwarzanie. Opatrunek z liści. Mogę oczywiście stworzyć na zapas. Czekajcie, wróć. Wytwarzanie. Więcej opatrunku, więcej bandaży i zaraz sobie zaaplikujemy. Aha, i teraz muszę inspekcja. Wybieramy sobie kończynę, która oberwała, ucierpiała. Otwieramy plecak i po prostu przeciągamy opatrunek w odpowiednie miejsce. I będziemy podleczeni. Znaczy, będziemy bezpieczni, ok? Nie będzie zakażenia. Życie powinno nam się zregenerować po jakimś czasie. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Like hell. Aww, pobrecito mio. Imagine I am hugging you now. Mm-hmm. Better? A bit better. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, jak brzydwa tekstura ziemi. The basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. Przestańcie gadać, ja jestem zajęty teraz podziwianiem piękna przyrody. Wspaniale jest w tej dżungli, nic złego nie może się stać. O. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please, please answer me. Mia, what happened? Mia, speak to me. Mia. What's going on over there? Ruszamy do akcji. Szklaneczkę? Lepiej buteleczkę, Konradzie. Ja mam całą buteleczkę do wyzerowania. No, to tutorial byśmy mieli z głowy. Choć i tak nie wiemy niczego tak naprawdę.
co tu się dzieje na tej wyspie, o co chodzi temu plemieniu, co się stało z naszą kobitką, jak to Insane powiedział. Hello. Jake, what the hell is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Tylko nie, no, nie mdlej, bo trzeba. Jeszcze samolot się pojawił do tego, nad dżunglą, gdzie powinniśmy być tylko my, a nie jakieś latające samoloty. Także tu ciekawe zawiązanie akcji i w tym momencie, jak w tym momencie już się znajdziemy, gra otwiera podwoje i możemy sobie iść w zasadzie chyba wszędzie, ale i tak mam jakieś swoje cele. Oczywiście nic nie działa, nie można Mia. Się skontaktować. Mia? Chyba. God damn it, this radio. No. I generalnie tutaj w tym momencie gra się zapisała. Hello? Can anyone hear me? Zmień kanał. Trochę to I nawet Blair Witch zajeżdża, tylko że jest pięknie, jasno, wspaniale. Please. Cudownie. Help? Słońce świeci. Over. Gra ma dosyć ciekawy system zapisu, ponieważ żeby zapisać, trzeba stworzyć sobie szałas. Ja w tym momencie sobie zostawię to, bo będę i tak grać na innym save'ie, jeśli już. Tak, wiem. I teraz sobie odpalimy właśnie tryb przetrwania. I pozostaje jeszcze kwestia poziomu trudności. Dostosujemy sobie własny, czy spróbujemy coś niestandardowego? Czy rzucimy się od razu na głęboką wodę i sprawdzimy, jak długo jestem w stanie przetrwać? Jestem do waszej dyspozycji. Mamy spacer w parku, gdzie zdrowie psychiczne nie trzeba o nie dbać. Wrogie plemiona są wyłączone, drapieżniki wyłączone, spadek substancji odżywczych jest powolny. Albo witaj w dżungli, gdzie wszystkie rzeczy są powłączane i spadek substancji jest normalny. Król dżungli, gdzie wszystko jest zwiększone, polecane ekspertom survivalu, jest jeszcze zielone piekło. Także, no oprócz tego oczywiście tryb turysta, żeby sobie pozwiedzać i pochodzić, gdzie nie ma praktycznie żadnych zagrożeń, poza samymi sobą, gdzie możemy po prostu gdzieś spaść i zginąć. Ale jest jeszcze tryb niestandardowy dla takich, którzy chcieliby sobie dostosować dokładnie, jak ten poziom trudności w trybie przetrwania ma wyglądać. Możemy ustalić trudność walki, spadek składników, permadeath. Może to włączymy. Jak coś zdbanie, to popamiętam, ok? Permadeath. Zdrowie psychiczne. Nie wiem, czy chcę się bawić w zdrowie psychiczne. Zmęczenie, utrata zdrowia. Tak. Niebezpieczeństwa. Plemiona są. Drapieżniki, pajęczaki, pijawki, węże, piranie i płaszczki. Trudność walki. Myślę, że dam sobie na razie na łatwy. Spadek składników. Niech będzie niski. Albo nie, zostawię na normalnym. Tu też zostawię na normalnym. Czyli taki w sumie tryb normalny. Go zielone piekło. Ja tylko zobaczę, jak to się prezentuje, jak przełączę na... Zielone piekło. Trudny, wysoka, reszta jest włączona. No i permadeath. Trudność walki, spadek składników. Ja tylko ten spadek składników sobie zostawię na normalnym. A walki i tak będę unikać. Dobra, więc prawie zielone piekło. Taki poziom trudności. Prawie zielone piekło. Potwierdź. Weźmiemy sobie na tym save slocie i zobaczymy, ile jestem w stanie przetrwać. Bo szczerze mówiąc nie wiem, czy to rzuca mnie w randomowym miejscu na mapie, czy zawsze w tym samym miejscu na mapie jestem. Możliwe, że rzuca w randomowym, bo jak raz próbowałem, to miałem na dzień dobry zardzewiały toporek i byłem na jakimś pomoście. Zobaczymy, czy teraz będzie tak samo. Okej, podwójne wczytywanie. Czy uda się przetrwać chociaż jedną noc? No pierwsze co trzeba zrobić, iść w las, pościnać wszystko co się da, o ile oczywiście mamy narzędzie. Jeżeli nie znajdziemy żadnego narzędzia, to jesteśmy w dupie. I zrobić sobie szałas. Pierwszy lepszy szałas, bo... Okej, teraz już mam odpowiedź. Rzuca w randomowym miejscu na mapie. Bo jestem zupełnie innym niż ostatnio, jak próbowałem grać. Key. A to jest słabiutko, bo wtedy miałem chociaż toporek na start, bo leżał on w takim koszu. O, nauczyłem się jak robić strzały. No właśnie, bo nasza postać jeszcze wszystkiego nie wie. Im dłużej żyje, im więcej eksploruje, tym więcej wpisów otrzyma w notatniku i więcej schematów, które może wykorzystać.
A ja teraz, skoro nie mam żadnego narzędzia... O, ale proszę bardzo, czekajcie, mogę pięściami to rozbić? Nie. Ale z tego mogę robić przecież bandaże. Jako, że nie mam żadnych schematów, żadnych narzędzi, to muszę stworzyć własne. Takie najprostsze można zrobić z kamienia, z dwóch kamieni. Ale nie chcę dużego kamienia, tylko ja potrzebuję mały kamień. Liana oczywiście też się przyda, żeby stworzyć jakieś lepsze narzędzie, albo żeby gdzieś tam związać, powiedzmy, naszą pierwszą konstrukcję. Kamień. Wiem, że w The Forest zawsze był problem. Jak zrobili sobie obóz w miejscu, w którym nie respiły się kamienie, to plułeś sobie potem w brodę. Albo twój kolega cię opluł. Że w jakim miejscu ty sobie wymyśliłeś obóz? Przecież tu nawet kamieni nie ma. Nieznany orzech. Wszystko jest, kurde, nieznane. Mam nadzieję, że tylko nie wdepnę w jakieś mrowisko i że tutaj mi coś nie zagryzie na dzień dobry. Potrzebuję jednego kamienia. To jest niestety duży kamień, ja potrzebuję małego. Być może da się je po prostu rozłupać z tego dużego kamienia. Ale szczerze powiedziawszy, za bardzo jeszcze nie wiem jak. Nie wiem też, jak duża jest mapa. To wszystko... Woda brudna tym razem, więc lepiej nie pić. Tylko w ostateczności pijemy wodę brudną, bo złapiemy tyle pasożytów, że będzie bardzo nieopłacalne picie takiej wody. I rozglądamy się. Jak wpadniemy na jakieś plemię w tak wczesnym etapie, bo tak jak czytałem w recenzji, dużo zależy od szczęścia. O, jest kamień, elegancko. Mogę się teraz cofnąć. Dużo zależy od szczęścia. Gdzie się zrespisz, na kogo trafisz na sam początek. Takie tu jaszczury nam nic nie zrobią. I teraz wytworzymy sobie coś. Wytwarzanie. Mamy dwa kamienie, więc możemy stworzyć takie najbardziej proste narzędzie. Kamienne ostrze. Dzięki temu możemy korzystać z tego fantastycznego narzędzia i możemy pociąć jakieś roślinki. Aha, i zobaczcie w dolnym prawym rogu, że kółko nie jest całe zapełnione. Im więcej ja wytwarzam, tym lepsze narzędzie jestem w stanie stworzyć, więc no, trzeba po prostu dużo krafcić. To jest interesujące, zaraz to rozbiję, ale zaczniemy od bandaży, żeby mieć w razie czego opatrunki. Dobra, mamy liść molinerii. Czyli po prostu wykonuję te podpunkty, które wykonywaliśmy w tutorialu. Czekajcie, wytwarzanie. Przechodzimy tu, tu są liny. Tu jest jakiś nieznany orzech. I co, możemy ryzykować? O, tu coś nawet spadło. Możemy ryzykować zjedzenie tego orzeszka, ale na razie nie. Tu, pyk. Opatrunek. I dobra, na razie niech będzie ten jeden opatrunek. Co tu spadło w ogóle z tego drzewa? Bo coś tu spadło. Jest w ogóle jakieś ryzyko, że na przykład dostanę kokosem w łeb? Bo to jest bardzo niebezpieczne. Nie, kiedyś wydawało mi się to niewyobrażalne, ale mnóstwo ludzi ginie od uderzenia kokosem w łeb. Co to jest? Musimy to zbadać. Nieznana roślina. Zajrzyjmy do plecaka. To będzie znowu tutaj w żarciu. Kurde, tak jak orzech spróbuję, ale jagody... Za cholerę, no nie ufam. Absolutnie nie ufam takim randomowo zebranym owocom. Kolejny orzech. Liść palmowy. Liście palmowe się przydadzą, ale one są trochę większe, więc ich do plecaka po prostu nie włożę. Trzeba by było znaleźć sobie jakieś dobre miejsce na taki pierwszy obóz. Musi być płasko, musi być dużo, przede wszystkim przykryty w miarę ten obóz, żeby był, ale też, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, w której dookoła są jakieś zagrożenia. A tam słyszę plemię. Ktoś krzyczał, więc ja się udam w drugą stronę, bo ja nie chcę się bić. I wąż! Okej. No tak jak mówię, tu wszystko możecie zabić w tej dżungli.
To też może mi się przydać. Takie mam jakieś wrażenie. Muszę to ściąć. Kwiaty gorzkli właściwej. Nie mam zielonego pojęcia, do czego ona się przyda. Ale lepiej mieć w zanadrzu. Trochę tu... O, mordę. Muszę uważać, żeby się przypadkiem nie połamać, bo pewnie połamać też się idzie. Jak tam nasz status? Na razie wszystko w porządku. No właśnie, nie pamiętałem Insane takiej statystyki, bo kiedyś właśnie czytałem, porównywano, że od kokosa giną częściej niż... O, tam jest... Tam jest wrażewski obóz. Co, idziemy sprawdzić, czy najpierw może zajmiemy się naszym własnym obozem? Trzeba tylko zapamiętać, że to jest kierunek West. Jak pójdę na West, to mogę dojść do obozu. Bo może to działa tak jak w The Forest, że plemię na przykład sobie gdzieś wyruszy. Tylko żeby się przypadkiem nie napatoczyli na mnie. Miejsce wspinaczki, wymagany przedmiot, hak wspinaczkowy. Okej, no to tędy sobie już poszedłem. Jeszcze tylko sprawdzę dla pewności, czy nie ma tu alternatywnej drogi. No jest alternatywna droga, mógłbym zeskoczyć, ale już nie wrócę. A nie chcę tego robić. Aha, jeszcze jeden ważny protip na sam początek. Jak jest jakieś duże, grube drzewo, to ma takie specyficzne liany. One też się mogą mi przydać. Wyjdzie na to, że za chwilę i tak pójdziemy w stronę tego obozu. A to są te świnie z Far Cry'a. Ale kusi mnie, żeby się rozeznać w sytuacji. I przy okazji pozbierać owoce. Wygląda jak jakiś cytrus, więc wydaje mi się, że jego też będę mógł zjeść bez większych przeszkód. To są znowu te jagody. Proszę nie gryźć. Jak się nazywa ten zwierz? Tapir? Mam je w dupie, ale pewnie jak się ruszę, to ucieknie. O, no właśnie. Okej, okay, tu są to takie bardziej zaawansowane liany. Pnącze Banisteriopsis. Grzybki. Te wyglądają z kolei jak halucynki. To nie wiem co to, ale skoro się wyróżnia, to zetnę. Nieznana roślina. Masz więcej pnączy? Masz. Pójdziemy do obozu, ryzykujemy. To jest nasza pierwsza taka rozgrywka, której trzeba trochę się nauczyć. Metodą prób i błędów. I zaczęło padać. Dobra, check this. Co to jest za miejsce? Dużo beczek. Może to nie siedzi jakieś plemię, tylko... Skakuj. Butelki? Proszę bardzo. Cywilizację znaleźliśmy, majsterkowicze. Więc i może dzięki temu znajdziemy jakieś narzędzia. Bo tutaj ewidentnie ktoś założył sobie obóz i to tak wygląda, taki bardziej cywilizowany obóz. O, dziękuję za taktycznego donata. Fan Dead by Daylights, mam pytanie, czy gra, która teraz grasz, nie jest czasem polska? Tak tylko pytam, dzięki za odpowiedź, 1 zł. Tak, jest polska. Polska produkcja. Czy tu aby wszystko jest legalne? Do you want to play with a snowman? Na co myśmy tutaj natrafili? Na nic, bo nie ma nic. Ale musieli zostawić jakieś narzędzie, no nie wierzę, że nie. I tak porównując, kamień wezmę, bo za chwilę trzeba będzie tworzyć nowe ostrze. Suszona wołowina. Mapa, proszę bardzo. I czy my teraz możemy skorzystać z mapy? Możemy!
Jesteśmy tutaj, chyba. A to jest cały obszar gry. On wygląda na całkiem spory. Jakieś A2. Część mapy jest zjarana. No dobrze. Dokładnie przeszukać, żeby sprawdzić, co tutaj trzymali zwierzęta. Może jakieś psy. Ja tu liczyłem, wiecie, na jakieś narzędzia, że znajdziemy chociaż jakieś narzędzia. Albo miejsce do spania. Nowy wpis, grill. Czy będzie można tworzyć własnego grilla? Nie wiem, po co mi drewniana łyżka, ale wezmę. I gornek też... Aha, nie mam miejsca w plecaku. Węgiel drzewny też się może przydać. Może byśmy zrobili tutaj jakiś obóz, skoro miejsce wygląda na opuszczone.